Hejo, z tej strony Eleven, a to jest wspominany przeze mnie na Minecrafcie ostatnio odcinek z The Raft. Planuję zrobić taką małą serię z tej gry. Już się kiedyś na to zapatrywałem. Gra jest sandboxem survivalowym, ale zamkniętym w mniejszej przestrzeni, na takiej tratwie, jak tutaj widzimy. Gra jest w Early Accessie, od jakiegoś czasu jest dostępna, wielu ludzi ją prawdopodobnie nagrywało, więc możecie grę spokojnie kojarzyć. Jeżeli nie, ja wam wyjaśnię podstawy gry. Zobaczycie ze mną, chcę zrobić taką luźną serię z tego, bo ostatnio nie czuję się za dobrze, jeżdżę cały czas po lekarzach, żeby coś z tym rozwiązać i wychodzi jak wychodzi. Więc póki co, żeby nie przeciążać mojego wzroku, który jest nadwyrężony, mojej nadwrażliwości na światło i tak dalej, to nagrywam gry bez kamery, bo wtedy potrzebuję oświetlenia na twarz i wtedy, wiecie, wszystko jest jaśniejsze i tak dalej, jest gorzej dla mnie. Więc zrobimy sobie luźną serię z tego, prawdopodobnie pogadankową jakąś, ale będę się musiał też skupić na grze, bo jest dzika. Nie można tu lekceważyć jakichś rzeczy. Więc zrobimy nowy świat, nazwa naszego świata. Uganda. Uganda bez hasła, stwórz świat, lecimy. Więc gra, tak jak mówię, jest grą survivalową, ale osadzoną na tratwie. Na tratwie się spawnujemy i z tratwy praktycznie nie schodzimy. Na początku myślałem, że właśnie przebywając obok wysp, że można z tratwy zejść na ląd i potem coś ogarnąć, ale jeżeli tratwa oddali się od ciebie za daleko, to kaput, jest po tobie. Więc mamy różne materiały, które możemy zbierać. Mamy na początek hak. Z beczki zdobyliśmy kilka tu surowców, na dole już widać. Hak sobie wyrzucamy i możemy łapać przedmioty z odległości, podczas kiedy tratwa płynie sobie o tam w tamtą stronę. I najwięcej rzeczy, które możemy łapać, to są liście, to jest drewno, to są skały i to jest plastik. Głównie drewno i plastik, no i beczki. Bo skały to raczej się znajdują gdzieś na dnie, ale to musimy na jakiejś płciźnie być. Płciźnie? Płaszczyźnie? Nie wiem, co? Na czymś płytkim. Jak będzie płytko, to sobie coś tam ogarniemy. Pod tabulator mamy crafting różnych rzeczy, możemy odkrywać jakieś tam nowe receptury, nowe craftingi. I w ten sposób rozbudowujemy swoją tratwę. Na przykład teraz możemy zrobić sobie młotek, a nie możemy, bo trzeba zrobić linę najpierw. Linę możemy zrobić z liści palmowych. Więc zrobimy sobie dwie liny. I teraz możemy zrobić mod budowlany. Cyk. Więc ja grałem w The Raft troszeczkę. Powiedziałem, że jakąś godzinę. Na chyba 2 update'y wstecz? Czy update wstecz? Wiem, że coś pododawali. Wiem, że dodali więcej tutaj jakichś stworzeń, więcej zwierząt, które mogą cię zaatakować. Na początku jest tylko jeden przyjemniaczek, jest tylko rekin. I z rekinem to ja się już troszeczkę znam. Wiem, jak się mniej więcej z nim obchodzić. Wiem, co trzeba zrobić, żeby przeżyć. Gra tutaj cię rzuca na głęboką wodę dosłownie i trzeba się nauczyć, jak sobie z tym poradzić. No i powiedzmy, że nie jest to zbyt łatwe. Przynajmniej dla mnie nie było. Ok, tu możemy dwie rzeczy na raz łapać. Chyba hak może do 3 rzeczy na raz złapać po drodze i to jest bardzo fajna mechanika. Nie wiem, ile tego potrzebujemy, ale tego będziemy potrzebować. O, jest nasz przyjaciel. Tego potrzebujemy masę w opór, to praktycznie... O, świetnie rzucam ten hak, świetnie, nic nie złapie. No dobra. Hak też się zużywa, więc trzeba będzie go potem zrobić jakby co, ale jest łatwy do zrobienia, więc... Na pewno z surowców, które przepłyną zaraz obok tratwy, będziemy w stanie go zrobić, także to nie jest żaden problem. Co my teraz powinniśmy zrobić? No, zbierać surowce, zanim nie dopłyniemy do jakiegoś sensownego miejsca. Więc zazwyczaj na sam początek gry, nie wiem, czy to jest ustalone zawsze, tak? Czy to jest jakaś randomizacja w tym? Okej, rekin przepływa, on tam będzie chciał zaraz się zająć naszymi rzeczami. Ja potrzebuję więcej liści. Liście. That's what I need. Ideolo. Teraz mogę zrobić sobie z tych liści jeszcze jedną linę. I mogę zrobić włócznię. Włócznia mi się przyda, ponieważ rekina trzeba będzie czymś tłuc. 3 beczki to jest majątek. Tego, bo jeżeli wypadną z nich skały, to jesteśmy ustawieni. Ponieważ ze skał możemy zrobić, znaczy ustawieni. Ze skał możemy zrobić sobie tymczasową kotwicę jednorazowego użytku, co zarazem oznacza, że moglibyśmy przy najbliższej wyspie, którą spotkamy się... się zatrzymać na chwilę i pozbierać surowce, co jest fajną opcją. Mamy 3 skrzynki i w żadnej nie było kamieni. Nie wiem, ile tych kamieni potrzebujemy, więc zaraz sobie ogarniemy, co tam trzeba. Ziomuś. Spokojnie. O! Na szczęście rekin nas nie zabija na hita, ale nie chcemy spadać do wody. Jestem bardzo nieostrożny. O, tam już na horyzoncie widać wyspę. Dobra. Pytanie numer 1. Czy ja jestem w stanie zrobić zarzuconą kotwicę? Nie ma opcji, koleś! Ziomuś! Out! Żegnam! Chyba sobie jaja robisz. I on sobie tak podgryza te deski, trzeba je potem naprawiać. Może taką jedną deskę całkowicie odgryźć. No, przyjemniaczek jest, skubaniec. Generalnie rekina da się zabić, ale jak się zabije, to za jakiś czas pełnuje się nowy, więc nie ma od niego ucieczki na stałe. Wciąż gra jest w Early Access, ale jest mega przyjemna i jest mega fajnie... fajnie, że to łapie. Jest mega fajnie rozplanowana, powiedzmy. Nie wiem, fajny koncept. Okej, zepsułem hack. Się zdarzą jeszcze błędy tu i ówdzie, ale nie ma ich jakoś turbo dużo, z tego co widziałem. No potrzebowalibyśmy 3 kamienie jeszcze, nie ma szans, żeby je zebrać. Możemy za to zrobić coś dużo bardziej drastycznego i niebezpiecznego. Dobra, to schowajmy sobie te rzeczy tutaj, do inwentory naszego. I zróbmy, załóżmy kamienną siekierę. A, to też nie mamy. Dobra, fajnie. Bo ja bym chciał tę wyspę na przykład obskoczyć szybko, oblecieć, zebrać kilka rzeczy i wskoczyć z portem na tratwę. Pytanie, jakby mi to wyszło. Fajnie. Pytanie, od której strony na tą wyspę można wejść? Nigdy się na nim nie dostałem, chyba raz i wtedy mi tratwa odpłynęła i tam stałem jak debil i mi się gra zrestartowała, bo tratwa odpłynęła z daleko, the end. Więc może spróbujmy, ja wiem, że dostanę obrażenia od typa, ale może warto będzie spróbować. Bo nie wiem, co tutaj można znaleźć. Mogę biegać shiftem, zebrałem jakiś kwiatek. Zebrałem jakieś owoce, ananas. I gdzie jest tratwa? Jest tutaj. To ja pozbieram jeszcze kilka rzeczy i skakuję z powrotem. Więc coś tam wyeksplorowałem, normalnie bym się zatrzymał na dłużej, ale nie jestem w stanie. Tam na dnie są jeszcze jakieś rzeczy prawdopodobnie. I je można hakiem wydobywać, ale to będąc pod wodą i narażając się na... dziabnięcie przez rekina. Dobra, jak już mamy kilka rzeczy, możemy rozbudować tą naszą tratwę. Możemy... jak to się naprawiało? Nie pamiętam. Dobra, możemy się rozbudować trochę dalej i tak będziemy tego potrzebowali, mieć więcej miejsca. Nawet jeżeli nam teraz zabraknie drewna, to potem nam na pewno posłuży. Let's go. So, na początek, ja mówię, że chciałem, żeby to była taka seria trochę pogadankowa, ale na początek powiedzmy sobie szczerze... O, fuck, nie będzie... to był chyba zły ruch. Chyba popełniłem błąd. Chyba popełniłem duży błąd. Nigdy nie byłem na takiej wyspie, nigdy nie widziałem takich szczudeł jeszcze, tych bambusów. A nie, muszę tam wrócić. A stąd coś wygarnę? O, nie mam haka. Dobra. Wracamy, zanim on mnie zeżre. Ja sobie odnowię to zdrowie potem spokojnie. Ale na tratwę musimy wrócić, bo to jest must have nasz. Nigdy jeszcze nie grałem tak agresywnie, żeby po tych wyspach skakać. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale... I feel pretty good about that. Jak na razie. Możemy sobie hack z portem zrobić. Czarny kwiat, można zrobić z niego barwnik. Nie wiem, czy mi się barwnik tak bardzo przyda we wczesnych stadiach gry. Co mam pofarbować sobie, nie wiem, odbyt, ale no dobra. Czarne nasiono, można wyhodować kwiat. Niebieski kwiat, niebieskie nasiono. Nawet nie próbuj. Mamy ananasy, mamy ziemniaka. I mamy nasiono ananasa, czyli możemy na pewno zrobić sobie jakąś farmę tego od razu. I zacząć hodować jedzenie, ponieważ mamy już połowę paska zdrowia i połowę paska napojenia. Co może być problematyczne, bo tego, jeżeli nie zaradzimy temu wcześniej, jeżeli sobie nie zbudujemy jakiejś fundamentu pod to, żeby mieć resource do jedzenia i do picia, no to potem możemy być ostro w dupie. Więc... pozbierajmy to. I nie pamiętam, z czego to się robiło. Prosty łóżko, stół badawczy, skrzynka, jedzenie. Prosty ruszt, prosty filtr, mały skrawek ziemi. Więc zróbmy sobie prosty ruszt na... prosty skrawek ziemi byśmy też chcieli. Więc linę muszę poprzetwarzać. Zróbmy sobie, że stół badawczy, ale tu mam tylko 14 desek, to nie ma opcji. Chociaż... stół badawczy zrobię później, na razie tego aż tak nie potrzebuję. Potrzebuję skrawka ziemi, liści i filtra do wody. Filtr do wody, kubek i... przepraszam, bo się mieszam. Filtr do wody, kubek i... wiecie co, może zacznę po prostu robić te rzeczy i będę zbierał na bieżąco potem staw. Spróbujmy tak. Bo w beczkach najwięcej rzeczy jest i to nam się definitywnie przyda. Elo. Sobie zbieram po drodze. Chodź, wracaj tu. O, on płynie mnie dziabnąć. Jestem gotowy, złomie. Nie ma opcji. Teraz przyjdzie agresywne klikanie pewnie, ale to tak trzeba, bo inaczej to... z takim złamasem się inaczej nie da, no mówię, agresywni lokatorzy. Dobra. Plastik. To jeszcze złapię po drodze. Może się złapie jeszcze ta... dzikie coś. Złapie się, dobra, fajnie. Zapada noc, co jest problematyczne. Mam nadzieję, że... w nocy też dalej napływają te wszystkie materiały, ale... dobra, trzeba coś zrobić. Stół badawczy za chwilę. Po pierwsze, prosty filtr. Stwórz. Co to jest? Piasek. Można go przytopić na szkło. O, to piasku jeszcze nie widziałem w tej grze. Prosty... zrobiłem filtr. Prosty ruszt wezmę na pewno. Mały skrawek ziemi. I pusty kubek. Dobra, i teraz po kolei stawiamy sobie to tak. R możemy to obracać. I to jest filtr wody. To sobie go postawimy tutaj. Płyniemy w tamtą stronę. Tak, dobra. Mogę? To mi się przyda. Idzie na. Tak, nie, po prostu to jest już, wiecie, mus zbierania tego wszystkiego. Tutaj mamy... grill, nazwijmy to. A to, gdzie postawić... wiecie co, chwilowo postawię to tutaj. I tak będziemy to zamieniali na większe skrawki ziemi później, czy tam średnie. No, rzucaj ten hak. To jest właśnie jakiś błąd z tym hakiem, że on nim nie chce rzucać do końca. I to jest troszeczkę wkurzające. Trzeba go zmienić na inny item i dopiero rzucić jeszcze raz. Ale spoko radzę sobie. Dobra, więc teraz musimy nabrać wody słonej. Nalać tutaj i umieścić deski pod tym, żeby ona się... ta sól, żeby wyparowała. Trzeba ją ugotować, czy coś takiego. Nie jestem pewien, czy to aż tak dobrze działa, no ale no niech będzie. W sensie, na pewno jest tutaj więcej kreatywności niż... oh shit! Jest tu więcej kreatywności niż w jakimś tam Minecrafcie, nie? Tak sądzę. Znaczy, no, inna gra, inny styl, tak? No, też tu mieszczę deski. I mogę teraz zrobić... dobra, ziemniaka zostawię, jakbym miał zginąć. I sądzę, że nasiona ananasa... mogę zasadzić. Albo i nie. Mogę zasadzić surowego ziemniaka. To go zasadzę. Wody się mogę już napić. Prawdopodobnie to muszę wylać. Słodkiej wody mogę się napić i to już pragnienie mam ugaszone w jakiś sposób. Ale bym potrzebował jeszcze raz to zrobić. Pozbieramy te deski może. Z kubkiem w ręku to nie jest najlepszy pomysł. Shit. Tu się robi trochę chaos, bo trzeba ogarnąć jedzenie. Jeżeli do tej pory nie ogarnąłbym żarcia, to bym już nie żył. Znaczy się... Rośnie mi już żarcie, więc będę w stanie się odratować i będę miał tego żarcia więcej. Tutaj jest właśnie taki fajny start gry, że zazwyczaj zaczynasz zazwyczaj jednym żarciem w jakiś sposób, jeżeli tego nie zorganizujesz dobrze, i masz okazję albo zjeść to i ledwo się najeść. Muszę sobie przyciszyć grę. Masz okazję albo zjeść to i ledwo się najeść, albo zrobić z tego więcej żarcia i nie zdążyć się najeść, zanim zginiesz. Śmierć w tej grze wygląda tak, przynajmniej na tym trybie, nie wiem jak to wygląda na innych, że wszystko co mamy w inwentory nam się usuwa i respawnujemy się na tratwie. Tylko no, kwestia tego, że nam się wszystko usuwa z inwentory jest problematyczna, tym bardziej, że rodzimy się z połową paska głodu i napojenia i chyba zdrowia też połową. Także, no, śmiesznie. Mogę wylać tą wodę, napić się słodkiej. Fajnie. Od razu sobie przegotujmy nową wodę, bo to nie ma na co czekać, nie ma po co. To sobie może tam stać, woda się nie zepsuje, easy. Nie wiem, czy w ogóle tutaj jest cokolwiek, co się psuje? No poza tratwą, tak? Nie wiem, ale to jest, ta gra jest mega spokojna i ta muzyka jeszcze jak wchodzi, to jest po prostu miodzio, nie wiem. Spasowała mi ta gra strasznie. A ja powinienem podlać nasze roślinki, żeby one rosły, a jestem idiotą i tego nie zrobiłem. No nie złapało? Naprawdę? Fuck, nieważne. Dobra, zbierzmy tą wodę, zaraz, bo mi się ciągle nalewa słona woda, dlaczego? Wylewamy ją. Bawimy słodką wodą. I teraz to podlać. Złomie. Proszę zostawić moją tratwę. Matkę se gryź. No tylko niech to rośnie, bo ja sobie potrzebuję jeść, a znikąd indziej nie zdobędę nic do żarcia. Mam jeszcze ananasa jednego. O, mam dwa ananasy, to wiecie co? Mogę ugotować jednego ananasa chyba. Albo i nie do końca. Mogę go po prostu zjeść. I tak zrobię. Drugiego ananasa mam jego nasiona, więc będę mógł coś z tym jeszcze sensownego zrobić. Także spoko. O, nie, tego nie chciałem zrobić. Halo, wracamy. Fuck, go back. Nie. Ja jestem zajebisty w tę grę. Tyle razy, ile już tej tratwy. Okej. Hack ma problemy. W tym update'cie szczególnie. Przedtem takich nie miał. Coś jest nie tak. I jak się naprawia właściwie te... Pod prawym? A tu jest naprawianie. 90. To już miał 5%. Reszta jest naprawiona, świetnie. Ok. Czyli jest tu pewnego rodzaju crafting, że można sobie rozbudować tą tratwę w jaki sposób chcemy. Ale no. Dear lord, obym to wyrosło szybciej niż ten. Nie jestem najedzony, jest spoko. To przeżyję spokojnie. Dość. Zazwyczaj na tym etapie to już wiecie, już byłem all stressed out i prawie dead. Czy praktycznie dead, no umierałem, traciłem wszystko, no to najgorzej jest pierwszą stracić wszystko. Potem to się jakoś ciągnie, ale czy ta gra ma jakiś cel konkretny? Nie wiem. Ale żeby sobie pograć po prostu trochę, nawet jeżeli ta gra nie ma celu, to mi jest mega miło i przyjemnie i mam nadzieję, że wam też się to jakoś spodoba. Mówię, potrzebuję jakieś spokojniejsze rzeczy sobie poogrywać, bez kamery i tak dalej. Mam do nagrywania wiele rzeczy typu Days of Freddy's 3, typu Spyro dokończyć i tak dalej, ale typu Spider-Mana, ale mówię, chcę do tych serii siąść troszeczkę bardziej z życiem, a obecnie życia we mnie jest niewiele przez to, że jestem zdechły przez chorobę, z którą walczę. Także jest... Powiedziałbym, że śmiesznie, ale no... Śmiech przez łzy troszeczkę. Ale wiecie, daję radę, spokojnie. Dobra. Ziemniaki zaraz będą. I z ziemniaków będzie można zasadzić jeszcze więcej chyba. Także cacy. Tam jest coś, do czego moglibyśmy się dostać, gdybyśmy użyli łopaty albo żagla, który sobie wkrótce zrobimy. A na razie chciałem ogarnąć nasze sprawy spożywcze, że tak powiem, bo inaczej byłoby słabo. W sensie, fajnie, fajnie, dopłynęliśmy do wyspy, zatrzymaliśmy się gdzieś, ale giniemy, bo nie mamy co jeść i pić, także świetnie. Więc wolałem to mieć od razu załatwione z głowy. I mamy. Jest fajnie. Tutaj mamy jakieś blueprinty na antenę i tak dalej. Więc możemy sobie zrobić, załóżmy, stół badawczy, o ile nam starczy. Możemy zrobić stół badawczy. I możemy sobie go gdzieś postawić. Ja bym zrobił sobie od razu więcej desek. Jakoś tą tratwę rozplanował. Nie mam pomysłu, jak tą tratwę rozplanować właściwie. Więc pewnie tutaj będę wiele rzeczy jakichś przemieniał i tak dalej, ale no. Jak na razie to sobie zrobimy to po prostu tak i tutaj walniemy stół badawczy, tyle. Tak sądzę. Elo. O, nie ma opcji, więc mamy też właśnie takich dziadów, którzy nam próbują podbierać nasze kropsy. Kropy? Krops? Ale to śmiesznie nazwałem. Niech będzie kropsy, whatever. Klopsy niedługo będzie, whatever. Oho, już z głodu zaraz zdycham. Ziemniaczki, rośnijcie, szybko. Proszę. Fastałkę. One lada chwila wyrosną. Prawda? Zaraz będziemy mieli to z głowy. W sensie potrzebuję jeszcze zrobić... No dobra, ta antena. Och, te beczki. Jak tylko widzę beczkę na horyzoncie, to przerywam wszystko, co robię, bo w beczkach może być coś... co mi się przyda. I tego jest więcej zawsze niż... regularny drop, tak? Sporo desek i to mi pasuje. Tam jest kolejny jakiś... jakieś coś. Ok, więc to jest crafting table, zaraz objaśnię, jak on działa. A na razie widzę, że mam cztery... kamienie, co oznacza, że mógłbym zrobić... tymczasową kotwicę i zatrzymać się przy tej wyspie i moglibyśmy ją sobie oblecieć na spokojnie. Co by było fajne. Tylko co do tego potrzeba? Tak, wiem, że zdycham z głodu. Nie. Ziom. Get off my raft. No i on będzie tak tą tratwę podgryzał stopniowo. I mnie też. Czy się, no wiecie, no. W ogóle nie... O, zbierz plony, dobra. Mogę zebrać, świetnie. I mam... Okej, po dwa surowe ziemniaki z tego dostaję, więc mogę je spokojnie rozprzestrzenić. Dobra. Czyli... zasadź ziemniaki z powrotem, a tego skubańca gotujemy. I będziemy mieli żarcie w końcu. Spoko. Zostaw. Okej, muszę się pospieszyć teraz z tym. Tutaj właśnie wszystko jest troszeczkę grom na czas. Znaczy, wszystko można potem też nadrobić, ale... ale no... Więc nie do końca wiem, jak kotwica działa, bo jej nigdy nie użyłem, ale chyba ją się stawia tutaj, a drugą część się gdzieś tam rzuca. Więc tak spróbujmy. Wiem, że mi schodzi zdrowie, naprawimy to, ziemniak zaraz będzie ugotowany, dam radę. Easy. Tu mogę podlać. Fajnie, że podlewa je wszystkie na raz, od razu sobie wleję tutaj kolejną wodę. Ugotowany? Jest! Jemy! O, to nie dało aż tak dużo, jakbym chciał. No ale dobra. Przynajmniej nie schodzi nam dalej zdrowie. Najwyżej zjemy ananasa kolejnego. No dobra, no nie jest za dobrze. Nie jest. Nie będę oszukiwał. Dobra, ale możemy sobie, załóżmy, postawić to... Aha, tutaj na przykład, na tym rogu. Okej, załóżmy tu. To postawmy. Okej, teraz się będzie tego trzymać mniej więcej, tak? Więc nasza tratwa stoi teraz w miejscu, dopóki tego nie usuniemy, okej. Mam nadzieję. Byłoby fajnie. Dobra. To mamy jakiś punkt zaczepienia, ja myślę, że tutaj sobie zatrzymamy ten odcinek. Ja muszę przemyśleć dokładnie, co zrobić, skoro mam na to chwilę i muszę ogarnąć moją sytuację żywieniową, bo jest słabo. Za dużo rzeczy tu jest na początek do ogarniania i naprawdę można się w tym ostro pogubić. Dobra, kwiaty można... No, na razie mam tylko sensowne ziemniaki do zjedzenia, a ananas musi zmieścić się na średnim skrawku ziemi, który musimy dopiero nauczyć się tworzyć, więc to będzie... To będzie śmieszne. Dobra, to tyle na ten odcinek. Dzięki za obejrzenie. Tak jak zawsze, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym. Piszcie, co sądzicie o takiej serii, która nie sądzę, żeby trwała jakoś mega długo, ale zobaczymy. Na razie.